Nie zapominajcie o łapkach w górę i o subskrypcji kanału, dopóki jeszcze jestem. No, witam po krótkiej przerwie, że tak powiem. Po dłuższej przerwie nawet. Około tygodnia, bo po prostu no zaniemogłem. W dalszym ciągu nie wiem, co mi dolega, ale badania są pozytywne jak na razie. Te, które by za... I dzisiaj na stole RMS 404. Już go zdążyłem rozkręcić. Mniej więcej sprawdzić, co mu dolega. To tak, jeden kanał całkowicie nie gra. Radio ma skalę do 108. UKT to nie był na polski rynek sprzęt, albo ktoś skalę podmienił, bo radio jest na stary zakres, nie jest przestrojony na 108, bo już widzę nawet po cewkach, że są duże. No i będę go dzisiaj robił, po prostu będziemy odnawiać. Ja potem, znaczy później, że tak powiem, już efekt będzie końcowy pokazany, bo po prostu nawet nie jestem za bardzo w stanie gadać sam do siebie, nie? Albo do was. No, pierwsza naprawa, że tak powiem, wylutowałem już jeden stopień mocy lewego kanału. UL1481, zaraz będziemy szukać i będziemy podstawiać. No i dobra, będziemy podstawiać. Tu mamy naszego zepsutego, spalonego wzmacniacza mocy, a tutaj mamy nowego. W sumie może on taki trochę nie nowy, ale przeleżany. No teraz będziemy wiedzieć, czy zagra, czy nie zagra. Żeby to tak chciało szybko raz wskoczyć, nie? Układami zawsze był taki sam problem, kurde. Powyginają te nóżki, jakby nie było można zrobić równo.
zobaczymy, czy weszło. Skrzydełka radiatora. Próbowanie jeszcze radiator. Dobra, zobaczmy co wyszło. Grają. Prawda? Prawda. No i dobra, pierwsza usterka zrobiona, jedna końcówka mocy wymieniona. To już ktoś wcześniej też wymieniał drugą, dzisiaj ja jedno wymieniłem. No, czyli będziemy jeszcze je teraz przestrajać.
czyli trzeba usunąć C211 i C221, a potem będziemy się motać tak jak ostatnio z tą cewką heterodyny ostą. To jest podwójna cewka i trzeba ją po prostu odwinąć. Jeden zwój stąd, a drugi zwój ze środka. I tu jest właśnie ból, bo musimy, nie możemy z tej strony odwinąć, tylko po zewnętrznej, bo ona ma tu na środku odczep, nie? Którego nie widać, bo on wchodzi tam w płytkę, ale trzeba odwinąć jeden zwój stąd, dokładnie o ten zwój wyciągnąć i wyciągnąć pierwszy zwój. No i wymontować tutaj ten kondensator i wymontować tutaj C211, C222. 221, sorry, nie 222. O, taką mamy tutaj i tutaj, no, te dwa. Zaraz wymontuję i będę, sprawdzimy jaki ma zakres. Nie wiem dlaczego, ale zmyliła mnie ta skala. Zobaczcie, UKT, nie UKF, 88, 108. Myślałem, że już ono jest zrobione, przestrojone, ale patrzę, kondensatory siedzą. Dobra, zostało przystrojone, cały zakres wszedł. Może taki mały, mała pokazówka. Pierwszy. Drugi kanał. Wszystko stereo pięknie, ładnie łapie. Trzeci kanał, jakiś słabsza moc. Czwarty. Tu piąty. Strasznie dużo tych stacji się narobiło. Poczucie rytmu. Nie robiłby to bardzo... Kolejny. I tu już ostatnia zaraz będzie. ...kryształków lodu, które przesłaniają już niebo. I jeżeli będziemy uważni... Koniec. Ale czysto odbiera w stereo, wiecie? Nie ma szumu. Jestem aż pod wrażeniem. Dwa kanały super grają. Jeden, drugi. Do czyszczenia jeszcze tylko te potencjometry. No i magnetofon. Wszystkie paski trzeba wymienić, przesmarować, przeoliwić. Przeoliwić, przesmarować i co tu jeszcze? No i to by było na tyle, no. Ja już troszeczkę odstajałem, nie wiem, może mi trzeba było właśnie trochę posiedzieć. Kurczę, posiedziałem nad tym radiem, która jest teraz 20:49. No to tak od godziny, ja wiem, 14 w sumie po obiadku przyszedłem. O, i tak o. No i dobra, jeszcze magnetofon zostało zrobić, ale to już nie dzisiaj. Radyjko przystrojone. Pozdrawiam. W następnym odcinku pewnie będzie już efekt końcowy. Ewentualnie jeśli będzie ten efekt końcowy, bo po prostu zrobię jeszcze magnetofon. A może dogram jeszcze, jak będę robił ten magnetofon, no. No i co? I trzeba poczyścić i poskładać. Pozdrawiam.